Będę tak chciał w czasie tych rekolekcji czynić, ażeby po homilii, po fragmencie Ewangelii była krótka homilia, krótkie kilka zdań, a potem po mszy świętej dopiero konferencja rekolekcyjna. To dzisiaj Wielki Poniedziałek. Usłyszeliśmy słowa z Księgi proroka Izajasza o słudze Bożym, ofiarowanym za zbawienie świata i fragment Ewangelii Jana o namaszczeniu w Betanii. Oto cierpiący sługa, który nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku, którego Jahwe ustanowił przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, aby otwierał nam oczy i obdarzał wolnością tych, co mieszkają w ciemności. Dokona tego przez swą coraz już bliższą śmierć. I w tej perspektywie właśnie na początku Wielkiego Tygodnia doznaje wiele wspaniałomyślnej serdeczności w Betanii, w domu przyjaciół. Jest tam przecież Łazarz, nad którego grobem zapłakał. On, Bóg, zapłakał. Ale drogocennym olejkiem został tam namaszczony w myśli ewangelisty już na dzień bliskiego pogrzebu. Moglibyśmy zatem powiedzieć, że Maria uprzedza, antycypuje obrzęd, na który przecież nie będzie już w ogóle czasu po śmierci Jezusa i który nie będzie już w ogóle wtedy potrzebny, bo przecież Jezus zmartwychwstanie. I gest Marii, moglibyśmy powiedzieć, jest gestem absolutnie szalonym. Nic dziwnego, że wywołuje protest apostoła Judasza. Przecież 300 denarów to cała płaca robotnika. Jezus broni Marii. Mnie nie zawsze macie. Ewangelista dodaje, dom napełnił się wonią olejku. I to Kościół właśnie na wieki napełnił się tą wonią tamtej nierozumnej miłości. Niezależnie jak go postrzegamy, niezależnie od tego, że składa się także z ludzi złych i głupich, to przecież Kościół na wieki napełnił się wonią tamtej nierozumnej miłości. Czy Jezus zatem nie jest godzien miłości? Nigdy Mu nie odpłacimy za Jego krzyż, za Jego śmierć na krzyżu, która jest przejawem Jego absolutnej miłości i miłosierdzia. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Odpłacam Mu się, kiedy przyjmuję zbawienie.